Publiczna Szkoła Podstawowa w Minkowicach Oławskich otrzymała swojego patrona. To poeta Jan Brzechwa. Mamy dzieci małe z oddziału przedszkolnego, mamy edukację wczesnoszkolną, mamy klasy już teraz starsze i gimnazjum nam wychodzi. I myślę, że Brzechwa chyba trafia do każdego z nas. Nasze pokolenie pamięta i Lenia, pamięta również takie inne utwory, które bardzo trafiają do tych młodszych dzieci, które również je znają. Jan Brzechwa to wielki poeta, który tak naprawdę był prawnikiem, jednak bardzo kochał dzieci i to właśnie dla nich pisał swoje wiersze. W tych wierszach do dziś wszyscy odnajdujemy głęboką mądrość, prawdę życiową. To jest ogromne wsparcie w wychowaniu dzieci i właśnie w taki sposób najłatwiej do dzieci dotrzeć. Takimi przykładami, takimi wzorami zachowań, jakie Jan Brzechwa w swych wierszach przedstawiał. Wybór Jana Brzechwy na patrona szkoły był wspólnie podjętą decyzją. Propozycję tego imienia nadała pani dyrektor i w sumie wszyscy się zgodziliśmy, że tak, że właśnie to jest bardzo fajna postać. I po prostu tak nauczyciele zdecydowali razem z uczniami, podjęliśmy wspólną decyzję i się zaczęły przygotowania właśnie do nadania imienia, gdzie trwają długo. I każdy tak naprawdę był w to zaangażowany, czy w przedstawienia, czy w robienie dekoracji. Były konkursy i były różnego rodzaju przedsięwzięcia, także dzieci poznały biografię Jana Brzechwy. I myślę, że dobrze, żeśmy się przygotowali. Zwieńczeniem przygotowań była uroczystość, dzięki której już od kilku dni 187 uczniów szkoły posiada patrona oraz sztandar. Jest to święto, wyróżnienie, no i zawsze ten patron będzie, mam nadzieję, wirtualnie wspierał uczniów i całe grono pedagogiczne szkoły. Bo patron szkoły to nie tylko imię, ale też wzorzec do naśladowania.